Hej, witaj, czaczki, z tej strony Gabor, ja was witam w kolejnym odcinku quizów o SCP. Dzisiaj ponownie, jakim SCP jesteś? Jestem ciekaw, jakbym tak porównał wszystkie te quizy, w którym chciałem się dowiedzieć, jakim SCP-kiem jestem. Jestem ciekaw wtedy, jakim by wyszło finalnie, czyli któryś się powtórzył, czy co. W każdym razie robimy go. Czy byłbyś jednym z głównych SCP? Ja bym chciał być takim ważnym, w sensie jakbym miał być SCP-kiem, to bym chciał być tym jednym z ważnych SCP-ków. I nawet będzie utrudniane, bo będę robił ten quiz wiążąc sobie włosy. Czy byłbyś jednym z głównych SCP-ków? Tak, uważam, żebym był. Czy jako SCP byłbyś groźny? Ja w sumie nie wiem, bo w momencie, w którym byłbym SCP-kiem i byłbym w sumie schowany w placówce, to nie chciałbym być groźny, bo mnie by nigdy z tej placówki nie wywalili i bym skończył jak nieśmiałek, że wiecznie byłbym w zamkniętym pudle, bo nieśmiałek jest groźny, jest zamknięty w pudle. Więc uważam, że odpowiedź nie do końca jest super odpowiedzią, bo jest taką dosyć wymijającą w tym przypadku. Czy miałbyś kolegów, przyjaciół? Jako SCP-ek to bym miał, ja lubię bardzo się kumać z innymi. Więc pewnie bym miał w 100%. Jakiej klasy byś był? Byłbyś Safe, Euclid, Kitter? Nie wiem. No ja bym był Euclidem, bo Euclid jest też taki... Choć w sumie... Nie, no byłbym Euclidem, nie byłbym Keterem, bo nie jestem taki, że o, tiru riru, każdego będę brał na łeb. Więc mi się wydaje, że byłbym wcześniej wspomnianym Euclidem. Jaki klimat miałbyś jako SCP? Mroczny, radosny, smutny, straszny? Ja bym chciał być mroczny, ja bym chciał być straszny. Ludzie powinni się mnie bać i to byłoby pozorne wrażenie i wtedy byłoby takie zdziwienie z ich strony, mówię wam. Gdyby ktoś zauważył cię jako SCP w ciemnej alejce, jak byś zareagował? Uciekałbym? Nic, zabiłbym go. Podejrzewam, że gdybym miał się faktycznie chować i tam w ogóle nie miałoby mieć miejsca cała ta sytuacja, to bym go zabił, dlatego, bo zaskoczenie, zdziwienie, przypływ emocji może być taki ciąg wydarzeń, się coś takiego faktycznie stanie, co nie? Gdyby w placówce nagle zgasły światła, co byś zrobił jako SCP? Przestraszyłbym się? Nic. Czekał, aż drzwi do przechowalni się popsują? Uciekałbym. Ja bym korzystał z momentu i bym uciekał. Ja mam takie podejście w życiu, że jeżeli jest okazja, jeżeli jest jakakolwiek, to lecisz. I faceci dzielą się na dwa typy. Ci, którzy potrafią korzystać z okazji i ci, którzy tą okazję tworzą. Nie jestem facetem, nie żartuję. Co byś jadł jako SCP? Nic, nie wiadomo, słodycze, wszystko, o kurde. A wiecie, że nie wiem? W sensie... Ej, nie wiem, tak totalnie szczerze. No nie wiadomo, po prostu tam nie wiem. No nie wiem, no... Sami widzicie. Jaką miałbyś specjalność zdolność? Super szybkość, manipulacja, super siła, efekty psychologiczne, zmienianie w zombie, teleportacja, coś innego. Ja to bym chciał na łby wszystkich innych wpływać, żeby mieć taką... Może nie tyle co... nie nekromancję. No to się jakoś nazywa, wiecie, że... Telepatię. O, nie tyle co telepatię, ale po prostu jakoś wpływać na umysły czujesz. Iluzja. Jak Pennywise z filmu To. Jako SCP działabyś... Stadnie czy samemu? Ja bym chciał działać samemu, ja uważam, że samemu jako outsider lepiej działam. Zresztą jak widzicie, w ogóle nie ma filmów ekipowych, wszystko jest samemu oprócz serii Zabim. Czy masz z kimś więź? Oczywiście, że mam. O kurde, byłbym zabawką Erika, naprawdę? Wyobrażacie to sobie? SCP-066, wyobrażacie sobie moją mordkę tutaj? Wyobrażacie sobie, że taki bym był? O, taki. Jestem ciekaw, czy gdzieś to indziej wyskoczyło? Wejdę sobie na swój kanał i... Quizów typu, jakim SCP jesteś? Było kilka. O, mam tutaj. Czy chciałbyś zostać obiektem SCP? Jestem ciekaw po prostu tutaj, jakim SCP jest Gabor? Chyba to też było, jakim SCP jestem. I tutaj co mi wyszło? Że plagą bym był. A tu mi wyszło, że... A tu nie, to nie było. Czyli jasno mi wyszło, że byłem plagą. A drugi raz mi wyszło, że byłbym zabawką Erika. No to mi się wydaje, że trochę skrajności, bo plaga, zabawka Erika to zupełnie dwie inne rzeczy, ale podoba mi się motyw, mógłbym przesterować niektórym na uszy, więc generalnie dziękuję wam gorąco czas za oglądanie, link do samego quizu macie w opisie, możecie sobie go sami wykonać. Mówi do was Gabor i zapraszam na sociale, jak i do opisu. Discord, grupa na Facebooku, Instagram. Hejka!